Dzień dobry, widzowie, to ja. Chyba mnie znacie, nie wiem. Jeżeli tu trafiliście, to najprawdopodobniej mnie znacie, a może nie, nie wiem. Nie znam się na ludziach, ale w każdym razie spotkaliśmy się tutaj, ponieważ odwiedzamy dawno zaginioną rodzinę kamieni. Tak jest. Rodzina Kamulców, która była w sezonie 8 rozdziału pierwszego, jest dokładnie tutaj. Mamy tutaj tego kaszojada, co był. Kurde, nie wiem, jak on się nazywał. Jakby mogę jakoś... kurde, nie mam pojęcia, jak wejść pod mapę. W każdym razie, tutaj mamy tego kaszojada od tych... od tych kamieni. Tutaj jest nasz standardowo pan Kamulec, który machał samicy kamienia, kiedy byli oddzieleni od siebie bardzo daleko, ale samica kamienia długo szła do Kamulca i w końcu się spotkali. Tutaj jest właśnie do zauważenia samica kamienia, która też macha i ma warkoczyk pod ziemią. A tutaj jest ich piesek, który miał masę przygód w sezonie 8, ponieważ najpierw zauważył kwiatka i poszedł razem z chłopcem kamieniem sobie poszukiwać przygody. Potem mieli problem, ponieważ piesek kamieniowy zwisał z urwiska, ale na szczęście wrócili sobie bezpiecznie do rodziny kamyczków, którzy, do rodziców kamieni oczywiście, którzy założyli plantację kwiatków. W sensie nie takich niefajnych, tylko tych takich fajnych, na przykład stokrotek. Więc tak, taka ciekawostka od jest znaleziona teraz, została znaleziona przeze mnie po kilku godzinach, od która ona istnieje, czy od, nie wiem, od początku sezonu chyba, ale w każdym razie to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się ta ciekawostka spodobała. Więc tak, pan Kamyczek mówi wam pa pa i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.